Po II wojnie światowej przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze stanęła większość kluczowych postaci III Rzeszy. Jednak tysiące nazistów uczestniczących w masowych mordach uniknęło sądu, znikając w różnych częściach świata. Ponad 60 lat później pewien człowiek nadal ich tropi. Od dziesięcioleci łowcy nazistów próbują namierzyć zbrodniarzy z okresu II wojny światowej. To najbardziej poszukiwany nazista. Jeśli nadal żyje, ma dziś 93 lata. Aribert Heim był członkiem SS. Już sama myśl o metodach, jakimi zabijał, wywołuje ból. Podczas eksperymentów nie stosował narkozy. Dlatego więźniowie nazywali go doktorem śmierci. Ostatni naziści, polowanie na doktora śmierć. 64 Nawet 65 lat po zakończeniu wojny, dramat Holokaustu nadal trwa w sercach ludzi, którzy go przeżyli. Efraim Zurov jest jednym z ostatnich łowców nazistów. To nie do pomyślenia, że ktoś urodzony po II wojnie spędza całe dorosłe życie tropiąc nazistów. Ten problem powinien być rozwiązany jeszcze zanim zacząłem to robić, w latach mojego dzieciństwa. Tak się jednak nie stało. Każde opisane tutaj miejsce tworzy historię masowej zagłady. To nie moja osobista tragedia, lecz całego narodu żydowskiego. Nie można o niej zapomnieć. Przez 30 lat Zurov pomógł doprowadzić przed sąd 24 nazistowskich zbrodniarzy. Prowadzi również listę przebywających na wolności, których zamierza wytropić. Będą mieli mniej więcej 90 lat. Rzecz w tym, czy są zdrowi i rozumieją, co się dzieje. Zurov nazwał kampanię Operacją Ostatni Szans. Za informacje, które pomogą w aresztowaniu i osądzeniu zbrodniarzy, czeka nagroda. Wszyscy podejrzani mają około 90 lat. Czasu jest coraz mniej. To ostatni dzwonek, żeby móc coś w tej sprawie zrobić. Liczy się najmniejszy sukces. Ci ludzie nigdy nie podejrzewali, że staną przed sądem. Liczy się wytrwałość. Nie ma wątpliwości, że zbliżamy się do końca zakrojonej na szeroką skalę operacji, która wieńczy pracę nad Holokaustem i jego skutkami. Zurovowi najbardziej zależy na schwytaniu jednego człowieka. W październiku 1941 do pracy w obozie koncentracyjnym Mauthausen przydzielono doktora Ariberta Heima. Heim 26-letni lekarz rok wcześniej ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie w Wiedniu. Heim lubił anatomię i w Mauthausen nie interesował się leczeniem. Jego pacjenci stali się obiektami, na których przeprowadzał sadystyczne operacje. Podczas pierwszych 6 tygodni Heim zamordował setki więźniów. Chcąc poznać szybkość działania nowych trucizn, wstrzykiwał je pacjentom do serca. Dokonywał amputacji kończyn bez znieczulenia. Ze skóry jednej z ofiar zrobił abażur, a z czaszki przycisk do papieru. Heim prowadził szczegółowy dziennik medyczny.
a zawarte w nim opisy potwierdzili więźniowie, którzy nazywali go doktorem śmierci. Dziś Aribert Haim miałby 93 lata. Właśnie jego tropi Zurov. Doprowadzenie go przed sąd będzie dla mnie osobistym sukcesem. Haim jest najważniejszym celem operacji Ostatniej Szansy. Jednak niewykluczone, że już nie żyje albo wkrótce umrze w swojej kryjówce gdzieś w Ameryce Południowej. Z każdym dniem jest coraz bliżej uniknięcia sprawiedliwości, o ile już jej się nie wymknął. Ostatnio Haim był widziany w 1962 roku. Później podejrzewano, że zmarł i nigdy nie odpowie za zbrodnie. Jednak w 2001 roku pewien niemiecki prawnik próbował uzyskać zwrot podatku dla klienta mieszkającego za granicą. Z dokumentów sądowych wynika, że prawnik zwracał się do innego prawnika o nazwisku Fritz Steinecke, będącego w stałym kontakcie ze swoim klientem. Był nim Aribert Haim. To by oznaczało, że 47 lat po zniknięciu doktor śmierć wciąż żył. Zurov spróbuje go odszukać, żeby doprowadzić przed sąd, ale najpierw skontaktuje się z niemiecką policją. Niemcy są jedynym państwem, w którym działa komórka mogąca doprowadzić do osądzenia Ariberta Haima. Zależy nam na informacjach z wiarygodnego źródła. Wkrótce okaże się, czy będziemy w stanie go wytropić. Zurov musi współpracować z policją, ponieważ nie ma prawa dokonywać samodzielnych aresztowań. Policja podejrzewa, że jeśli Haim nadal żyje, niewykluczone, że pomaga mu rodzina. Oprócz byłej żony, Fredy, Haim miał dwóch synów, Christiana i Rudigera. Ten drugi mieszka z matką w Niemczech. Haim miał również nieślubną córkę, Waltraud, która mieszka podobno w miasteczku na południu Chile. Tu, w Puerto Montt, mieszka córka. Niedaleko stąd do Bariloche. Być może tam przebywa doktor. To jego odciski palców. Skąd pan je ma, skoro nigdy go nie schwytano? Po wojnie Amerykanie dwukrotnie go aresztowali, lecz nigdy nie stanął przed sądem. Nie wiadomo dlaczego i to też należałoby zbadać. Jednak najbardziej zależy nam na jego odnalezieniu. Pracujemy nad tym od ponad 3 lat. Dlaczego nikt przed nami się tym nie zajął, pozostaje kolejną zagadką. Szymon Wiesenthal też go tropił. Haim trafił w ręce Amerykanów, lecz nie było go wśród oficerów z obozu w Mauthausen, którzy w 1946 stanęli przed sądem. Mimo posiadanych dowodów, Amerykanie go wypuścili. Wkrótce rekomendowano go na stanowisko chirurga w miejscowym szpitalu. Pozostaje zagadką, dlaczego Haima nigdy nie postawiono przed sądem. Według jednej z teorii, w czasie zimnej wojny pracował, tak jak wielu nazistowskich zbrodniarzy, jako szpieg. Pozostaje faktem, że przez ponad 60 lat Aribert Haim pozostawał na wolności, lecz pogoń za nim wkrótce się rozpocznie. Pytanie, czy Zurov zdąży przed czasem? Nie twierdzę, że go znajdę, ale jest wiele dowodów na to, że wciąż żyje. Zrobimy, co w naszej mocy, żeby stanął przed sądem. To, czy się nam uda, stoi pod znakiem zapytania. Poszukiwanie rozpoczyna się 13 tysięcy kilometrów od miejsca, w którym doktor śmierć dopuścił się zbrodni.
Zorofowi towarzyszy Sergio Wider z Centrum Szymona Wiesenthala, który uczestniczył w tropieniu wielu zbrodniarzy. Pomagał również w ekstradycji z Argentyny Ericha Pripke, skazanego za egzekucję ponad 300 Włochów. Jestem dumny, że pomagam w doprowadzeniu przed sąd zbrodniarzy wojennych. Liczę, że tym razem też się uda. Po upadku III Rzeszy setki, może tysiące nazistów uciekło przez Atlantyk do Ameryki Południowej. Argentyński dyktator Juan Domingo Perón witał ich z otwartymi rękami. Zależało mu bowiem na naukowcach i inżynierach atomowych, którzy pomogliby mu w walce z komunistami. Wielu nazistów rozpoczęło nowe życie na odległym kontynencie, na który trafili kanałem przerzutowym nazywanym Linią Szczurów. Mając ograniczone możliwości, Zurov musi polegać na pomocy mediów. Jego taktyka polega na rozpętaniu burzy i zaoferowaniu nagrody temu, kto doprowadzi na trop Haima. Dzisiejsza konferencja poświęcona jest sprawie odszukania Ariberta Haima, osoby z pierwszego miejsca listy najbardziej poszukiwanych zbrodniarzy III Rzeszy. Za pomoc w jego odnalezieniu przewidziana jest nagroda w wysokości 315 tysięcy euro. Uruchomiliśmy specjalną linię, której numer pokażę Państwu za chwilę. Pragnę również poinformować, że rozpoczynamy kampanię w Ameryce Południowej. Proszę wybaczyć błąd na ulotce. Podkreślam jeszcze raz, że nagroda za informację wynosi 315 tysięcy. Teraz muszę zachować powagę. Jednak nagroda to niewiele w porównaniu z majątkiem Ariberta Haima. Po wojnie, podczas której prowadził barbarzyńskie eksperymenty, Haim wrócił do cywila i został lekarzem. Razem z żoną Fridą oraz synami Christianem i Rudigerem zamieszkał w Baden-Baden. Tutaj, lecząc przedstawicieli burżuazji, szybko osiągnął zawodowy sukces. W roku 1958 stać go było na kupno kamienicy za 160 tysięcy marek. Było to sporo jak na owe czasy. Przekonany, że nic mu nie grozi, nabył nieruchomość na swoje nazwisko. Na nie otworzył również klinikę ginekologiczną. Grał w miejscowej drużynie hokeja, lecz przezornie nigdy nie stawał do zdjęć z drużyną. Majątek Haima, wart miliony euro, został zamrożony przez niemiecki rząd. Haim's personal fortune, today worth millions, sits frozen by the German government. Zurov opowiada dziennikarzom w Santiago, że pieniądze to ważny trop. Jakie znaczenie mają konta bankowe? Są one jednym z dowodów na to, że Haim żyje. Na jego koncie znajduje się 1 200 000 euro, które po śmierci mogą podjąć dzieci. Na razie tego nie zrobiły. Co to może oznaczać? Że nadal żyje. Oprócz zgromadzonych środków zainwestował 800 tysięcy w akcje i obligacje. Jego majątek wynosi 2 miliony euro. To bardzo dużo pieniędzy. Tylko dzieci będą miały do nich dostęp, jeśli udowodnią, że ojciec nie żyje. Do początku lat 60. Haim żył jak w bajce.
wzorowy obywatel, kochający mąż i ojciec. Lecz sytuacja się zmieniła. Po procesie Adolfa Eichmanna zbrodniarze wojenni znów nie mogli spać spokojnie. W 1962 niemieckie władze wydały nowy nakaz aresztowania Haima. Prawdopodobnie ktoś wystawił doktora, lecz ten zdążył opuścić Baden-Baden. Od tamtego czasu pozostawał w ukryciu. Zorov poprowadzi dochodzenie w dwóch kierunkach. Będzie chciał się spotkać z córką Haima Waltraut, mieszkającą w miasteczku Puerto Montt. Zamierza też sprawdzić doniesienia o człowieku odpowiadającym rysopisowi Haima. Nietrudno rozpoznać osobę mającą ponad 1,80 m wzrostu z blizną na policzku. Przełom nastąpił już po upływie doby. Jak wygląda sytuacja? Mamy nowy ślad. Z izraelskiej ambasady dostaliśmy informację, że osoba znająca rodzinę córki Haima zadzwoniła do placówki, twierdząc, że wie, gdzie może być Haim. Będzie to coś niewiarygodnego, jeśli go namierzymy. Żaden inny wynik nas nie satysfakcjonuje. W skali prawdopodobieństwa od 1 do 10 dałbym 7-8 punktów. To będzie sukces albo porażka. Dzieci nie próbowały podjąć pieniędzy, co może oznaczać, że Haim nadal żyje. Jeszcze nie ma 8, a już udzielasz wywiadu. Taktyka Zorova polegająca na zaangażowaniu mediów przynosi rezultaty. Wszystkie gazety publikują wywiad, którego udzielił. Dokąd lecicie? Do Puerto Montt, tam gdzie mieszka nieślubna córka Ariberta Haima, Waltraut, i jej mąż, Ivan Darcher. Dlaczego schwytanie Haima jest tak ważne? To jeden z ważniejszych zbrodniarzy, którego by pojmano w ostatnich 30 latach. Liczymy na pomoc tutejszych mieszkańców. Jakie ma pan przesłanie dla doktora Haima? Poddaj się. Twoje ofiary na to zasłużyły. Już i tak zbyt długo żyłeś na wolności. Mam wrażenie, że przyjechałem za nim na sam koniec świata. Mam nadzieję, że nie jest zbyt późno. Córka Haima podobno od 30 lat mieszka w Puerto Montt, które jest domem dla wielu przybyszów z Niemiec i Austrii. Kawiarnia Drezno. Nie Tel Aviv, Drezno. Dziennikarze na nas czekają. Niektórzy mieszkańcy sprzeciwiają się wizycie Zorova. Obawiają się, że razem z nim wróci pamięć o zbrodniach. Idź szukać zabójców Palestyńczyków, to ludobójstwo. Nawet pan nie wie, co to znaczy. Kto ostrzeliwuje izraelskie miasta, żeby zabić jak najwięcej Żydów? Wynocha z mojego kraju. Dziękuję za przedstawienie. A kto morduje Palestyńczyków? Co ma pan przeciwko wizycie pana Zorova? Nie rozumiem, co pan mówi. Wspaniałe powitanie. Przyciąga uwagę. Usiądźmy tak, żeby przechodnie mogli nas atakować.
Zurov i Wider skontaktowali się z informatorem, który pracuje dla Iwana Dercera, zięcia Riberta Haima. Twierdzi, że Haim ukrywa się 80 km od Puerto Montt na wyspie Chiloé w rodzinnej posiadłości. Zapytałem, dlaczego podejrzewa, że Haim jest na Chiloé. Powiedział, że Darcher ma tam ziemię. W trudno dostępnym terenie. Co wzbudziło pańskie podejrzenia? Mieszka tam jeden krewny Darchera w podeszłym wieku. Wydawało się to dziwne, bo pan Barrantes zna całą jego rodzinę. Informator wie, że nikt z rodziny nie mieszka na wyspie Chiloé, choć mają tam posiadłość. Pamiętał też, jak mąż pani Waltraud powiedział mu, że zawozi jedzenie starszemu krewnemu, który przybył na wyspę. Powiedział pan, że wiózł na wyspę dużo jedzenia, co pańskim zdaniem nie miało sensu. Twierdzi, że tamten miał przy sobie kilka toreb z supermarketu i nie wie, komu je zawoził. Nie ma dowodów na to, że ktoś mieszka na wyspie. Co innego, gdyby informator kogoś widział, gdyby słyszał o kimś, kto rozmawiał ze starszym Niemcem. Nie wiemy, czy przez ostatnie kilka lat ktokolwiek tam mieszkał, ale trzeba to sprawdzić. Zgadza się. Przekażemy informację policji i poczekamy na rozwój wydarzeń. Ostrzegam, że to nie będzie łatwe. Dzisiejsza konfrontacja przed hotelem była zapowiedzią tego, co może nas czekać. Zurov i Wider mają wiele pytań do córki Haima. Dlatego postanowili udać się do niej z wizytą. Ta część najmniej mi się podoba. Co innego iść do domu nazisty, a co innego do jego dziecka. To o wiele bardziej skomplikowane. Próbowaliście umówić się na spotkanie? Tak. I jak? Bez rezultatów. Kiedy próbowaliście? Wczoraj, ale nie udało się z nią skontaktować. Zurov wywołał medialną burzę, lecz teraz, kiedy zależy mu na prywatnym spotkaniu z Waltraud, taktyka krzyżuje mu plany. Nie wysiądę. Głodni sensacji dziennikarze okrążyli dom Waltraud, rujnując jedyną okazję do spotkania z nią. Nie otwieraj okna. Idźcie tam i zapytajcie, czy zechce z nami rozmawiać. Zurov wysłał dziennikarzy, żeby sami zapukali do jej drzwi. Jakiś człowiek twierdzi, że są w Puerto Varas, 15 kilometrów stąd. Niestety nie zna adresu ani numeru telefonu. Nie powiedział, gdzie są. To byłaby zabawa w kotka i myszkę. Oczywiście. Obawia się pan, że Haim umknie wymiarowi sprawiedliwości? I to bardzo. Jeśli umrze, zanim go schwytamy, będzie po sprawie. Lecz jeśli jest cień szansy, że żyje, dołożymy wszelkich starań, by go namierzyć, nie wyłączając z tego mediów. Brak kontaktu z Waltraud poważnie utrudnił poszukiwania.
Zurov ma coraz mniej czasu, ale nie rezygnuje z poszukiwań Haima. Nie słabnie również medialna ofensywa. Jesteśmy przekonani, że córka Haima, Waltraud Darcher, mieszka w Puerto Montt. Dlatego nasza wizyta w mieście była niezwykle ważna. Za informacje mogące pomóc w ujęciu Aribarta Haima przewidziano nagrodę w wysokości 315 tysięcy euro. Mamy nagrodę dla osoby, której wskazówki doprowadzą do aresztowania i postawienia przed sądem Haima. Zurov spędził w Chile tydzień. Mimo początkowej euforii wywołanej wiadomością o nowym informatorze, śledztwo utknęło w miejscu. Nie ma pan wrażenia, że ściga ducha? Czasem zadaję sobie to samo pytanie. Zdaję sobie sprawę z tego, że Haim może już nie żyć. Lecz dopóki nie znajdą się na to dowody, przyjmujemy założenie, że wciąż chodzi po tej ziemi. Gra nadal jest warta świeczki. Grupa dochodzeniowa Zurova przenosi się do Argentyny. Mówi Efraim Zurov z centrum Szymona Wiesenthala. Jesteśmy w Buenos Aires i chcielibyśmy się spotkać. Zurov umówił się na spotkanie z oficerem Interpolu, któremu przekaże niezbędne informacje. Pewna osoba twierdzi, że widziała kobietę odpowiadającą rysopisowi Waltraud. Zurov sądzi, że w rozwiązaniu zagadki może pomóc tylko córka. Zadzwonił do nas człowiek, który mówi, że widział Haima w Chile. Był w towarzystwie kobiety, której wygląd zgadza się z rysopisem jego córki. Wszystko pasuje. Budowa ciała, rysy twarzy, wiek. Pomimo nowych śladów, Zurov nie potrafi udowodnić, że Haim rzeczywiście tutaj mieszkał. Polowanie na zbrodniarza wojennego zależy od zaangażowania tutejszych władz. Zurov przygotowuje się do powrotu do Izraela. Co pan pisze? Notatkę ze spotkania z informatorem, którą przekażę chilijskiej policji. Niebawem wszystko potwierdzą. To kwestia kilku dni. A jeśli policja na coś trafi pod pańską nieobecność? Od czego są samoloty? Jeśli go schwytają, na pewno się pojawię, żeby go zobaczyć i wykrzyczeć na konferencji prasowej Alleluja. Wraca pan do domu? Tak, bo na razie nie wiadomo, ile to potrwa. Może nawet pół roku. Sprawdzanie nowych śladów może się ciągnąć w nieskończoność. Jak by to wyglądało, gdybym go nie wytropił, a jutro ktoś namierzył go w Niemczech? Od 1951 roku obchodzony jest w Izraelu Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. Zurov dostał zaproszenie do telewizji. On zdaje sobie sprawę z tego, że świat, a nawet Izraelczycy, przestają się interesować zbrodniarzami, których żyje już niewielu. Dlaczego miałby żyć na wolności? Nie rozumiem pańskiego pytania. Próbowałem wyjaśnić, dlaczego nawet dziś warto osądzać nazistów. Haim jest tego doskonałym przykładem. Jeśli jeszcze nie umarł, dlaczego ma żyć w spokoju jak niewinny?
Niestety, dla naszych mediów nie jest to ciekawy temat. Co nim jest? Żyjemy w kraju, któremu Iran grozi atakiem atomowym. Zgadzam się, że to ważniejszy problem. Czuję się bezradny. Informacje, do których dotarliśmy w Chile, wprowadziły nas w ślepy zaułek. Zastanawiamy się, co robić. Dopóki nie pojawią się nowe ślady, poszukiwania staną w miejscu. Zurov wraca do zbierania informacji na temat innych zbrodniarzy, których tropi. Chciałbym usłyszeć, co się stało, kiedy do pani przyszli. Pamiętam żandarma, który trzymał w ręku listę i pytał o mojego ojca. Ofiary Holokaustu, tak jak ich prześladowcy, należą do odchodzącego pokolenia. Właśnie dla nich walczy Zurov. Czy Zurov dobrze robi, tropiąc zbrodniarzy? Uwielbiam go za to. Mam nadzieję, że inni też go wspierają. I hope that he gets lot also from other people, a lot of help, because he is doing. Doceniam to, że tak bardzo się temu poświęcił. Emotionally and also physically he invests a lot, I know. 2 miesiące po wizycie w Ameryce Południowej do Zurova napisała córka Chaima, Waltraud. Kobieta zgodziła się na spotkanie. Nie w Chile, lecz w Austrii. Niespodziewanie do centrum Wiesenthala dotarł list, w którym córka prosi, żeby zostawić ją w spokoju. Postanowiliśmy wykorzystać okazję i poprosiliśmy o spotkanie, licząc na przełom. Nieczęsto zdarza mi się denerwować przed spotkaniem. Ale to ryzyko zawodowe, które trzeba na siebie wziąć. Zurov uszanował prośbę Waltraud o nieujawnianie miejsca spotkania i treści rozmowy. Powiedział jedynie, że Waltraud przyznała, że Chaim był jej ojcem. Kobieta twierdzi jednak, że go nie znała i nigdy nie spotkała. W trakcie poszukiwań Chaima było to jedno z najpoważniejszych spotkań, jakie odbyłem. Próbowałem do niej dotrzeć, żeby porozmawiać jak człowiek z człowiekiem i poznać prawdę. Jeśli kłamie, robi to doskonale. Ironicznie. Jak na ironię, okazało się, że Waltraud nie wie o miejscu pobytu ojca. Lata poszukiwań do niczego nie doprowadziły. Kiedy sprawa jednego z dzieci została zamknięta, drugie niespodziewanie wychodzi z ukrycia. Najmłodszy syn Chaima, Rüdiger, udzielił wywiadu niemieckiemu dziennikowi Bild. Rüdiger twierdzi, że nie wie, gdzie jest ojciec, lecz domaga się uznania go za zmarłego. To pozwoliłoby rodzinie przejąć zamrożoną przez rząd fortunę Chaima. Rüdiger obiecał przekazać pieniądze na udokumentowanie zbrodni w obozie Mauthausen. Przez lata Rüdiger odmawiał wywiadów. A tu nagle po liście swojej siostry decyduje się go udzielić.
Nie przepadam za teoriami spiskowymi, ale chyba coś jest na rzeczy. Okazuje się, że Rüdiger Heim mija się z prawdą co do miejsca pobytu ojca. Polowanie na doktora śmierci coraz bardziej się komplikuje. Nowe wiadomości? Nowe i szokujące. Opierając się na ustaleniach z ostatnich 4 lat, zmierzaliśmy w odwrotnym kierunku. Zwrot akcji nastąpił, kiedy do New York Timesa i niemieckiej telewizji CDF zwrócił się anonimowy pośrednik, który przekazał aktówkę rzekomo należącą do Ariberta Heima. Były w niej listy, wyciągi z konta, leki. Wśród prywatnych dokumentów znajdowała się fotografia Heima w podeszłym wieku. Wszystko wskazuje na to, że Heim zmienił tożsamość i osiadł w Kairze. Kopia aktu zgonu wskazuje, że tam też zmarł. Tarek Hussein Faret zmarł w 1992 roku. Był przy nim syn Rüdiger. Rüdiger Heim zmienił poprzednią relację i przyznał, że od początku wiedział, że ojciec ukrywa się w Kairze. Twierdził również, że był przy nim w chwili śmierci, a ciało złożył w masowej mogile. Ten człowiek kłamie. Pół roku temu powiedział Bildowi, że nie kontaktował się z ojcem. Kłamał wtedy albo teraz, albo za każdym razem. Próbuje zmylić nas za wszelką cenę. Co podpowiada panu rozsądek? Jego wersja jest zbyt doskonała. Nie wiadomo, gdzie jest ciało, więc nie da się przeprowadzić badań DNA, uzębienia. Mam poważne obawy co do uczciwości tego człowieka. Jeśli Heim zmarł w 1992, dlaczego dzieci nie podjęły pieniędzy z banku w Berlinie? Minęło 17 lat, a na koncie nadal są 2 miliony euro. W 2001 roku otrzymaliśmy kopię z rozprawy dotyczącej zwrotu podatku Heimowi. Jego adwokat twierdził, że jest w kontakcie z klientem mieszkającym za granicą. Władze Egiptu nie wydały Zurofowi zgody na przyjazd do Kairu w celu badania sprawy. Rüdiger Heim też nie chciał z nim rozmawiać. Zurof napotyka ciągły opór, lecz nie zamierza odpuszczać w sprawie, której poświęcił 7 lat. Zurof wie, że brak ciała nie pozwala stwierdzić, czy Heim nie żyje. Aktówka i jej zawartość trafiły do policji w Stuttgarcie, która przeprowadziła serię badań. Zurof przyjechał obejrzeć dowody. To aktówka przekazana w lutym w Berlinie. Fotografie i wyniki badań jej zawartości znajdują się w aktach. Kto ją przekazał policji? Pewien prawnik z Berlina. Czy wiadomo, skąd ją miał? Niestety. Osoba, która mu ją wręczyła, pomogłaby rozwiązać niejedną zagadkę. Zgadza się. Pytanie, czy Ariberth Heim naprawdę zmarł w Kairze? Podobno spoczął w zbiorowej mogile. Nie możemy odszukać ciała, nie można zbadać DNA. Mamy dowody na to, że mieszkał w Egipcie, lecz nie mamy pewności, czy zmarł w Kairze w 1992 roku. Hmm.
Szukamy odcisków palców, DNA i dokumentów mogących naprowadzić nas na trop. Słyszałem, że zwróciliście się o pozwolenie na prowadzenie dochodzenia w Egipcie. Nadal czekamy na odpowiedź. Czy w tej sprawie niemiecka policja może przesłuchać Rüdigera? Is it possible for you to interrogate Rüdiger? Sam musi chcieć z nami rozmawiać. Jako syn ma prawo zachować milczenie. He has immunity in a sense. Czy ja dobrze rozumiem? Yes. Ma prawo pomagać zbrodniarzowi wojennemu, który ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, ponieważ jest jego synem? W świetle niemieckiego prawa rodzina podejrzanego nie musi zeznawać przeciwko niemu. W Niemczech nie będzie można ścigać Rüdigera za pomoc ojcu. Czy to samo prawo chroni również jego matkę, która rozwiodła się z Heimem w 1967 roku? Zgodnie z niemieckim prawem, tak. 60 miles from Stuttgart. Zurow chce zobaczyć oddalony 100 km od Stuttgartu dom rodziny Heimów, w którym mieszka była żona Freda i jej syn Rüdiger. Był pan tu wcześniej? Nigdy. Choć zgodnie z niemieckim prawem, byłoby to dla niego najlepsze miejsce, bo rodzina może go bezkarnie ukrywać. Spójrzcie, jak tu ślicznie. To ten dom. Jesteśmy na miejscu? To ten duży biały dom. Cholera. Dopiero teraz zdałem sobie sprawę, jaki był bogaty. Trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby żyć w ukryciu. Poziom, na jakim żył, tylko potwierdza jego bezduszność. Jego dom emanuje bogactwem. A pieniądze to siła. Włos się na głowie jeży na myśl o tym, że taki zbrodniarz i sadysta miał piękny dom i cieszył się życiem. Poczułem się przegrany. Przytłacza mnie atmosfera miejsca, w którym na każdym kroku było widać pieniądze i potęgę. Możemy tylko dziękować Bogu, że Heim został zmuszony do ucieczki. Choć raz był ofiarą. Jego karą było życie na wygnaniu. Oczywiście powinien był zapłacić o wiele wyższą cenę, ale to wina niemieckich władz. Mogły się bardziej postarać.
W tej sali dr Aribert Heim prowadził swoje operacje. Tutaj zadawał cierpienie. Był sadystą, a jego tak zwane eksperymenty nie miały nic wspólnego z nauką. Służyły jedynie zaspokojeniu chęci zadawania bólu i poniżania ofiar. To dziennik zabiegów prowadzony przez Heima. So, 8 października 1941 operował 18 więźniów. Dwóch z nich, holenderski Żyd Max Heffman i Jakob Wartheim, zmarli wkrótce po operacji. Następnego dnia operował 7 więźniów. Jeden z nich nazywał się Friedrich Fischer. Dzień później znowu 7, a dzień później 2. Jeden z nich to Hiszpan Florentino Garcia. 16 października Josef Schmidt. 17 października Samuel Berg, Moritz Schopp, Aaron van Gelder. 18 października Ludwig Stupfelmacher. 4 listopada Jan Conjero. 5 listopada Fernando Massino, Manuel Saez. 12 listopada Just Floren. 17 listopada Arthur Dietrich, Peter Schulz, Wilhelm Dierke, Emil Salvi. Towarzyszy mi poczucie bezradności. Nie udało się nam go schwytać. Za rok, półtora, mógłbym przerwać tropienie zbrodniarzy wojennych. Ale wtedy nagle ktoś trafi na nowy ślad. Ja jednak nigdy nie przestanę ich szukać, bo jest jeszcze wielu ludzi, których trzeba sprawiedliwie osądzić. Nigdy się nie poddam. Niemiecka policja otrzymała pozwolenie na przyjazd do Kairu. Niestety nie udało się znaleźć dowodów, które potwierdziłyby albo zaprzeczyły śmierci Heima. 2 miliony euro nadal w banku. Jeśli Aribert Heim żyje, dziś ma 95 lat. Wersja polska dla BBC Worldwide, Start International Polska. Tekst Łukasz Migacz. Czytał Andrzej Gajda.